Witam Was serdecznie. Chciałam Was zaprosić na filmik, taki zakupowy haul. Są to rzeczy, które zakupiłam przed świętami dla mojej córki, która skończyła 5 miesięcy. Zakupy zostały poczynione w sklepie Carrefour. W sklepie Carrefour. I co ja chciałam powiedzieć? Nie na pasażu, tylko w Carrefourze. Kupiłyśmy na. Były to wyprzedaże przedświąteczne, tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie wszystkie rzeczy dziecięce były przecenione i to były naprawdę super przeceny. Kupiłam taki dwupak getrów na 6 miesięcy. Taką nawet, znaczy one wyglądają. Na 6 miesięcy. Są to getry brązowe, zakończone taką koronką. I getry takie. O! Takie kwiatuszki. I też są zakończone taką piękną koronką. I ten dwupak kosztował nas 10 zł. Bodajże był przeceniony z 20 paru złotych. Drugą rzeczą, którą kupiliśmy, był taki trzypak koszulek. Biała, czerwona, brązowa. Z długim rękawkiem, też na 6 miesięcy. Biała jest, prezentuje się tak. Potem mamy czerwoną, taki ciemny czerwony. Prezentuje się tak. Jakby Wam to pokazać, żebyście to wszystko dobrze widzieli. Ma tutaj takie serduszko też. I brązową, która prezentuje się tak. I za ten szypak, który był przeceniony do 29 zł, też daliśmy 10 zł. Więc się opłacało. Następną rzeczą, którą kupiliśmy, były w kolorach niebieskich i zielonych. Nie wiem, czemu nie wzięłam dwóch. Albo nawet więcej. Jest to kamizelka z takimi super motylkami. Tu jeden motylek, tu drugi motylek i tu takie kwiatuszki. Kwiatuszki są takie wyszywane. Nie wiem, czy to będzie widać w takim świetle. Wyszywane. Ma kaptur. W środku jest pomarańczowa i ma polarek. I jest to na 9 miesięcy akurat. Nie wiem, czy cokolwiek zobaczycie. Miałam nagrywać to w dzień, no, ale skorzystałam z okazji, kiedy mała śpi. Tak. I za tą kamizelkę zapłaciliśmy 5 zł, więc naprawdę nie wiem, czemu nie wzięłam ich więcej. Znaczy więcej, no może dwie. Jeszcze były zielone z takim jednym motylkiem i z jakimś motywem i brązowe. I niebieskie z takimi innymi motylkami. Brązowe, czemu mówię brązowe, bo była taka super kurtka puchowa, która także kosztowała 10 zł i nie wiem, dlaczego jej nie wzięłam. Nie, no wiem, dlatego, że brązowa była. Gdyby była różowa, to bym nawet się nie zastanawiała na pewno, ale że była brązowa, mówię, kurczę, do czego ona ubierze brązową kurtkę? Do wszystkiego, tak? No do czego? Do wszystkiego. Nawet jakbym jej ubrała różowy szalik i różową czapkę, to już by to jakoś wyglądało. Zakupy zrobiliśmy 23 grudnia, chyba dzień przed świętami, ale jak byłam jeszcze po świętach, to jeszcze były. Kurtek już nie było, jak już się zdecydowałam na kurtkę. Trudno, ale były inne rzeczy. Kupiliśmy też piżamkę. Za 10 zł, ale to już za taką
większą piżamkę, to nie będę jej pokazywać. Ale tu na pewno się opłacało, bo za te dwa, sześć rzeczy, te sześć rzeczy zapłaciliśmy 25 zł, więc to jak za darmo, bo nigdzie takich rzeczy byśmy nie kupili. Przepraszam. Dziękuję bardzo, że poświęciliście mi chwilę, obejrzeliście filmik i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, pa!